Kasiu miała powiedzieć, to ile tych gwiazd jest, tak mniej więcej? 1000, milion, miliard. No, przesłaniają całe niebo. Całe niebo, dobrze. Ja teraz zakładam ci okulary prawdy, ale to są okulary, które pokazują ci w 3D kosmos. I widzisz teraz w 3D. Co się zmieniło? Nie, bo wyszłam tam w to niebo. Tak? Jak to teraz wygląda? Znaczy zniknęły gwiazdy. Tak. Po prostu taka cisza. Cisza. Ciemna cisza. Dobrze. Chcesz głębiej wejść w tą ciszę? Mhm. Dobrze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Powiedz, jak się tutaj czujesz? Dobrze. Czy coś ci jest potrzebne? Coś byś chciała? Masz jakieś tu marzenia, gdzie tu jesteś? Powiedz, o czym marzysz? Za czym najbardziej tęsknisz? Co ci jest najbardziej potrzebne? Czego najbardziej ci brakuje? Czego chcesz, albo czego nawet nie chcesz? Chcę, żebyś znalazła w sobie takie odczucia, takie emocje, z którymi byś chciała popracować, żeby się uwolnić na wszystkich płaszczyznach i stać się taką ciszą, idealną ciszą. Chcesz tak? Tak. Dobrze. To teraz odczuj te wszystkie emocje, które kiedykolwiek powstały, o których wiesz, nie wiesz, a nawet o tych, których miałeś nigdy nie przypomnieć sobie. One wyłażą z ciebie. Dosłownie wyłażą. Wszystkie przed tobą teraz stoją. I ty ich widzisz. Każdą emocję jako, powiedzmy, postać. Powiedz, ile tych postaci tam jest. To znaczy mi się sytuacje przypomniały. A, to dobrze. To podchodzi. Pierwsza sytuacja. Co to jest? Przed dzień przyjazdu do ciebie miałam kolizję. Tak? W której samochód uległ całkowitej szkodzie. Dzień przed. Tak. A myśmy oczyszczali wszystkich. Przed dzień. A myśmy wszystkich oczyszczali przed wyjazdem. W nocy. Czyli po tym zdarzeniu. No właśnie. Tak nie miałem czasu, nie miałem czasu, ale wszystko mi przeszkadzało. Słuchaj. Cały czas śnieg padał. Wywróciłem się. Poślizgnąłem, że dobrze sobie nic nie złamałem. Cały czas coś mi przeszkadzało, żeby jak najpóźniej zrobić to oczyszczanie. I w końcu zrobiłem to wszystko, ale szkoda. Ale to na drugi raz, ja zawsze robiłem to wcześniej, oczyszczanie, ale teraz jakby wszystko się sprzeciwiło, żeby nie doszło do tego wyjazdu. I dlatego tu coś takiego. Dobrze, w porządku. Teraz robimy coś takiego, wiesz? Ja teraz przenoszę cię do tego momentu przed tą kolizją. Jesteś przed tą kolizją. Jedziesz tym samochodem teraz. Ale jesteś też obserwatorem, patrzysz z boku i teraz zobacz, jakie siły, kto, co, kto to spowodował, że tak powstała ta kolizja. Miałem się zatrzymać. Tak? Za szybko, za dużo. Dobrze, ale dlaczego się nie zatrzymałaś? Co spowodowało, że straciłaś na tą chwilę pamięć, kontrolę? Ja chcę, żebyś teraz zobaczyła, daj ci okulary prawdy. To są specjalne okulary prawdy, przy którymi nikt ani się nie ukryje. Ja je dostrajam do perfekcji i teraz widzisz bardzo wyraźnie, dlaczego tak się stało.
Co było powodem? Po prostu powinnam zwolnić tempo. Może wszystko jest tak za bardzo schematycznie. Dużo spraw, nie wiem, jakoś. No dobrze, to coś teraz... tak jakby... Coś przytłacza, tak? Jakieś takie przytłaczające... Czyli jakby coś wymusza. Coś się wydarza, zdarzenia, wszystko się nakładają po to, żeby szybciej, szybciej. Tak, chodzi mi o to, że ktoś, coś, obojętnie co, ja tu nie szukam dziury w całym, tylko chcę zobaczyć, kto, co powoduje ten sztuczny taki natłok tego wszystkiego na hura. I teraz widzisz to coś, to co to powodowało. No nie mogę nikogo innego wskazać, tylko swoją osobę. W porządku, bardzo dobrze. Mamy już, że to jesteś ty. A teraz ja wyjmuję z ciebie to coś, co w tobie powodowało ten pośpiech. Wystawiam i stoi przed tobą. Co to jest? Jak to wygląda? Taki przypomina mi tak jakby taką dosyć kolczastą chmurę. Kolczasta chmura? Zapytaj się, kim jesteś? A kim jesteś? Co mówi? To nie mówi, tylko tak jakby to ogarnia w koło, tak w koło mnie. Dobrze, to zapytaj się jej, bo telepatycznie mówi. Chodzi o to, że telepatycznie. Zapytaj się jej, skąd się wzięłaś u mnie. Skąd się wzięłaś u mnie? Tak, to jest moje. Twoje? Dobrze. W takim razie ja przenoszę ciebie do tego momentu, w którym jakby stworzyłaś ten zalążek tego, żeby to mogło powstać. Czyli do tego momentu, w którym powstało to coś. Obojętnie kiedy to było, ja cię przenoszę, jesteś w tym czasie i powiedz mi, gdzie jesteś, kim jesteś. Wiesz co? Ale to tak jakbym ja była zarodkiem. Dobrze, w porządku. Dobrze, czyli jesteś zarodkiem, co się wydarza? Jestem na pewno w jamie macicy. Tak? Co się wydarza? Coś tam powinno? Przy porodzie? Co się wydarza przy porodzie? Wszystko szybko idzie, za szybko. Ale się tak... Ale za szybko, że... Wyskakuje tak. Ty za szybko jakby się chcesz wydostać? Tak, za szybko, za szybko. A co jest powodem, że tak się śpieszysz? No, robi się ciasno, muszę wyjść. No dobrze, ja rozumiem. Chcę, żeby ten poród twój, przyjście tu, odbył się taki łagodnie, spokojnie. Mhm. Dobrze, ja wycofuję cię, znowu jesteś tym płodem. Już przychodzi teraz czas na to, żebyś się urodziła i spokojnie, powolutku wychodzisz sobie i już się urodziłaś, bez pośpiechu, spokojnie. Jak się czujesz? No, mamy. Mama cię bierze na ręce, czujesz się bezpieczna, spokojna. Chcesz, żeby tak ten poród wyglądał? Super. W takim razie takie uczucia zapamiętujesz z porodu, że powoli, spokojnie urodziłaś się, bez żadnych traum, bez żadnych zapisów, a tamto, co się wydarzyło, ja kasuję i z twoich ciał, z twoich zmysłów i umysłów wszystko zabieram. Z tamtego zdarzenia do słoneczka, słoneczko to spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, bo i nigdy nie istniało. To się nie wydarzyło, tego nie ma. I to wszystko odeszło. Jesteś od tego wolna. To miejsce wypełnia właśnie ten spokój. I już jesteś spokojna. Nigdy w życiu już nie będziesz musiała się nigdzie śpieszyć. Będziesz powoli, spokojnie robiła wszystko. Będzie się samo działo. Przyjmujesz tak? Tak. Dobrze, i tak jest. I powiedz, co poczułaś teraz? Co czujesz? Jasne, światło takie. Dobrze się czuję. Dobrze. Widzisz? Ten program, który wydarzył się przy porodzie, on przez całe życie cię pędził, gdzieś się śpieszyłaś. Całe życie miałaś wrażenie, że musisz wszystko zrobić szybko, na czas. Popatrz, jak on ci dał popalić.
Niby nie był straszny, ale cały czas według tego ten program się działo. Aż doprowadził do ostatniego zdarzenia, ale już więcej się to nic nie wydarzy. Koniec, bo programu już nie ma. Jesteś teraz ciszą i spokojem. Dobrze. Teraz następne zdarzenie. Jakie do ciebie podchodzi? Oj, nie chcę, żeby podeszło. Taka niemiła... To nic, ale musimy to rozwiązać. Wiesz, co chodzi? No bo wydawało mi się, że już to akceptowałam. Dobrze powiedziałaś. Wydawało ci się. To jest to, co ja mówiłem. Że wydaje nam się, że niekiedy już żeśmy wszystko rozwiązali. Teraz poznajesz prawdę. Dobrze. Podchodzi. O co chodzi? Nienawidzimy mnie. Kto? Ta kobieta. Ta kobieta. Dobrze. Zapytaj się ją, dlaczego mnie nienawidzisz? Ponieważ ja mam to, czego ona nie ma. Dobrze. Cóż ty takiego masz, czego ona nie ma? No? Jakby radość. Radości. Dobrze. W takim razie ona stoi teraz przed tobą. Jak ona ma na imię? Ela. Ela. Słuchaj, Elu. Czy to dlatego, że Kasia ma radość sobie, a ty nie masz? Czy to jest naprawdę taki ważny powód, żeby ją nienawidzieć? Nie. Czy nie jest lepszą rzeczą, gdybyś nauczyła się tej radości i zaczęła być tą radością? To chyba nie o to jej chodzi. A o co jej chodzi? Niech powie wyraźnie, o co jej chodzi. To nie o mnie chodzi, w ogóle o ludzi, a ja się nawinęłam. Aha, czyli ona taka jest, a ty się nawinęłaś. Chcesz jej oddać to, co ci dała? Tak. To teraz zdejmujesz z siebie to wszystko i do niej oddajesz, to się do niej przylepia i ona czuje konsekwencje i wszystko, a ty jesteś całkowicie od tego wolna. Zapytaj się ją, czy teraz rozumie, jak lekko rzuca czymś i co to coś robi. Czy teraz czuje własną głupotę, własne słowa? Rozumie teraz? Super. Widzisz? Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. Jeżeli będziesz komukolwiek coś czynić, to do ciebie wróci wcześniej czy później. Ale ty się od tego już nie uwolnisz. Widzisz, ty się od tego sama nie możesz uwolnić. Żebyś co robiła, od tego się nie uwolnisz. Proś teraz Kasię o wybaczenie. Za to, że jej tak rzuciłaś bezmyślnie, to proś o wybaczenie, jeżeli cię Kasia wybaczy. To ja to z ciebie zdejmę, ale jeżeli ci nie wybaczę, jeżeli ją nie przekonasz, bo ty musisz to tak prosić, żebyś ją przekonała, to musi od ciebie wypłynąć z tego wnętrza. Rozumiesz? Z wnętrza, że ty naprawdę to zrozumiałaś i teraz chcesz ją przeprosić za to. Robi tak? Przeprasza ciebie, czy nie? Wydaje mi się, wiesz, że tak, bo... Nie. Nie ma się wydawać. Ona to ma tak zrobić, że ci się nic nie ma wydawać. Bo ty bardziej chcesz, żeby ona ci... No, to nie, to ona ma to zrobić. Albo ona to zrobi, albo nie. To niestety ona tego nie robi. Dziękuję bardzo. W takim razie ona odchodzi z tym, a ty jesteś od niej wolna już na wieki. I tego nie ma. I ona se poszła. To jest jej, zabrała swoje. Koniec. Jak się czujesz teraz? Jest dobrze. Dobrze. Teraz następny problem. Co następne podchodzi? To jest... Dałam się nabrać. To znaczy? To znaczy, podpisałam coś, czego nie powinna podpisać. Dobrze, no zrobiłaś, powiedzmy, nie wiem, tak, błąd, głupotę, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żebyś się od tego uwolnić i nie obwiniać się o to, rozumiesz? No i obawiam się o konsekwencje jakieś na przyszłość. Dokładnie, dlatego że to jest bardzo ważne. Teraz ja ci coś pokażę. Ja ciebie teraz przenoszę do tego czasu, kiedy zaistniał ten program. Coś się wydarzyło i to zaistniało. I tylko jest teraz konsekwencją to, co teraz ty zrobiłaś. To ma gdzie inaczej przyczyny. Teraz ja cię tam przenoszę i tam jesteś. Powiedz mi, jesteś mężczyzną, kobietą? Kobietą. Kobietą. Ile masz latek? Mniej więcej. Nie, wiesz co, jakby jakąś wieśniaczką taką. Dobrze. Tak, czyli prostą kobietą. Mhm. Dobrze. I co się wydarza? Idę przez pole sama. Nie? Tak. Dobrze, wiesz, spokojnie. Rzeka, nie. I co się dzieje? Jakieś krowy mijam, czy coś? Tak. Po co chodzi? Nie. Dobrze, nieważne. Patrz się, przyglądaj się, jak obserwator. Przyglądaj się, patrz, co się wydarzy. Chodzi mi o ten program. I teraz wydarza się ten program. To coś się wydarza, co zapisało się jako ten program. Co się wydarza?
co się dzieje? To jest trochę tak, jakbym ja bardzo chciała iść naprzód. Tak. A coś mnie tak mocno trzyma na miejscu. Coś cię zatrzymuje? No, jakbym ja chciała coś zrobić i po prostu nie mogę, czy nie mam siły, czy ja nie wiem, coś tam przy tych krowach, ja nie wiem. Bardzo bym chciała iść dalej i nie jestem w stanie. Ale to nie, że coś się źle poczułam, czy coś, ale jakby, wiesz co, chyba muszę robić to, co nie chcę robić, tak, przy tych krowach. Mhm. Ja nie wiem, może to po prostu coś, ja nie widzę tego dokładnie. Ty użyłaś tam takiego słowa, że ty się gdzieś znowu jakby śpieszysz? Tak, znowu się spieszę. Dobrze. W takim razie znowu przenoszę cię do wcześniejszego momentu albo życia, w którym zaistniał ten problem, ten program śpieszenia się. Pierwszy raz cię zaistniał. Przenoszę cię tam i tam jesteś. Jakie to życie? Kim jesteś? Ptakiem. Ptakiem? Jakim ptakiem? Teraz widzisz się w wodzie w odbiciu. Taki ciemny ptaszek. Dobrze. Się wykluwa dopiero co. Dobrze. I o co chodzi? Jest jakby taki mokry z tego płynu. Tak. I co? Wypada. Wypadła z gniazda? I co się stało? No. Chyba tam nikogo nie było koło mnie. To zabiła się? Mhm. Dobrze. Chciałabyś, żeby to się nie wydarzyło? Dobrze, ja wycofuję cię znowu. Teraz znowu wykluwasz się z tej skorupki, wychodzisz, przylatuje twoja mama, opiekuje się tobą i już jest wszystko dobrze, czujesz się bezpieczna. Mama cię pilnuje, nie wypadasz z tego gniazda. Dorastasz, stajesz się dorosłym ptaszkiem, zakładasz swoją później rodzinę i żyjesz długo, długo i szczęśliwie. I później umierasz już ze starości jako spełniona, szczęśliwa. Przyjmujesz taki scenariusz? Tak. Ja tak zmieniam i tak jest. Teraz wymazuję tamte konsekwencje. Tamto zdarzenie całkowicie wymazuję z wszystkimi zapisami, które są w twoim ciele, w twoich ciałach, w twoich zmysłach i w twoim umyśle. Przenoszę to do słoneczka. Słoneczko to zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniało. Całkowicie na to miejsce wchodzi ten zapis radości, szczęścia, stabilności. I tak już jest. Powiedz mi, poczułaś, że coś odeszło z ciebie? Tak. Dobrze. Teraz w takim razie przynoszę cię do tego momentu, jak jesteś koło tych krów. Mhm. I co się dalej dzieje teraz? Dalej się śpieszysz? Nie, zaczyna mnie doić. Mleko, wiadra. Mhm. Normalnie. I to dalej do wioski. Tak. Dobrze, świetnie. Także żyjesz sobie długo, długo i szczęśliwie. I też jako spełniona istota umierasz ze starości, szczęśliwa, radosna i wolna. Przyjmujesz taki zapis? To taki zapis istnieje. Wszystko jest dobrze. Znowu wracasz teraz tam, do tego miejsca. Jaki problem jest następny? Jakie zdarzenie, jaka emocja następna podchodzi? To tak jakbym sobie stawiała za cel, żeby jak najwięcej ciosów oberwać. Nie rozumiem. Żeby jak najwięcej takich doświadczeń, jakbym kolekcjonowała takie doświadczenia niefajne, wiesz? Takie. Rozumiem, dobrze. Ja teraz przenoszę cię do tego momentu, kiedy ty planujesz te doświadczenia. Jesteś w tym momencie, jak je planujesz i ja ci przypominam, dlaczego je planujesz. Dlaczego takie doświadczenia wybierasz? Czym się kierujesz? Nie mam pojęcia. Spokojnie, a gdzie jesteś? W moim domu. W twoim domu jesteś, dobrze. I co, siedzisz sobie, czy chodzisz, stoisz, co robisz? Nie, no stoję. Stoisz. I stoję i się wściekam, że te telewizory nie działają. Aha. I co wtedy mówisz? Co myślisz? No jeszcze trzeba coś z tym zrobić, tak?
Mhm. I co, że co czas? No się nie da. No to... Niecierpliwienie, wiesz, no tak. Rozumiem, dobrze. W takim razie, ponieważ to jest tylko pośrednia przyczyna, ja przenoszę cię do jeszcze wcześniejszego zdarzenia, które zainicjowało to. Obojętnie, kiedy to było i jesteś tam, kim jesteś, mężczyzną czy kobietą? Mężczyznę widzę. Ile masz lat, tak mniej więcej? Około 30. Dobrze, i teraz zobacz, co się dzieje. Co się wydarza? Co się wydarza, że powstaje ten program? Co on robi, czym się zajmuje? A, takie ziółko niezłe. Ma kefircyk. Mm-hmm. Kefircyk, tak. Mm-hmm. No. I teraz masz... Dawidamek. I teraz masz właśnie jakby... Poznajesz przyczynę tego. Rozumiesz? Czyli tutaj bawisz się ładnie, powstają pewne konsekwencje, a potem ponosisz je. Rozumiesz? Mhm. Dobrze, chcesz to naprawić? W takim razie przychodzą wszystkie kobitki, które oszukałaś, czyli oszukałeś, które wprowadziłeś w taki różny błąd i teraz te kobitki przychodzą, a ty uklęknij i każdą po kolei proś o wybaczenie. Bardzo ich proś o wybaczenie za to, co im uczyniłeś, co zrobiłeś, żeby oni ci wybaczyły, pogódź się z nimi. W ten sposób skasujemy ten program. Rozumiesz? Żeby się dalej za tobą nie ciągnął, ale i też, żeby się uwolniła od nich, a one od ciebie. Na głos mów do każdej po kolei. Proszę o wybaczenie. Co ona mówi? Okej. Dobrze. Jakiś taki... Następna. Proszę o wybaczenie. Co ona mówi? Wybacza. Dobrze, następna. Proszę o wybaczenie. Co ona mówi? Wybacza. Następna. Proszę o wybaczenie. Co mówi? Wybacza. Następna. Proszę o wybaczenie. Następna. Proszę o wybaczenie. Wybacza. Następna. Proszę o wybaczenie. Wybacza. Następna. Proszę o wybaczenie. Wybacza. Następna. Proszę o wybaczenie, wybacza. Następna. Proszę o wybaczenie, wybacza. I tak już podchodź do następnej i to samo powtarzasz. No to cały tłum jest. Dobrze, no to trzeba. Proszę o wybaczenie, proszę o wybaczenie. Dużo jeszcze ich? Jedna trzecia. Dobrze, to załatw wszystkim. Jak już z wszystkimi się pogodzisz, wszyscy cię wybaczą, to mi powiedz. Mhm. Ale mam takie pytanie do was wszystkich, do ciebie i do nich. Czy chcecie, żebym was wszystkich oczyścił w centralnym słoneczku, żebyście już od siebie byli wolni na zawsze, bez tych emocji, bez tych programów, bez tej karmy, bez tych zapisów? Tak, bardzo. Dobrze, ja teraz biorę wszystkie te kobiety i ciebie, zanoszę z danego słoneczka, ustawiam w centralnym miejscu, centralne słoneczko specjalną mocą oczyszcza was całkowicie do zera i między wami stawia taką szybę pancerną. One wszystkie i ty stoicie tutaj czyści, całkowicie czyści, aż przeźroczyści, a za tą szybą jest ta cała karma, te wszystkie postępki, te wszystkie rzeczy. Popatrz, co tam za tą szybą jest. No, takie różne. Takie różne wywijasy, co do wywijałaś, tak? No właśnie. Pamiętaj, wszystko jest zapisane. Wszystko się zapisuje, ponieważ nośnikiem zapisu my jesteśmy. Rozumiesz? Wszystko, co uczynimy kiedykolwiek, w nas jest zapisane. Dobrze. W takim razie teraz wracasz z powrotem. One też na swoje miejsce. Patrzycie na słoneczko, słoneczko spala to wszystko, to nie istnieje, nigdy z niej się będzie. A wy jesteście wolni od siebie na wieki. One odchodzą, a ty wracasz z powrotem na swoje miejsce. Powiedz, jak się czujesz. Dobrze. Dobrze. Co następne podchodzi do ciebie?
Takie zdarzenie, taka emocja. Moja córeczka. Twoja córeczka? Dobrze. Weź ją na ręce, przytul, pocałuj, powiedz jej, że ją kochasz. Kocham cię. Co ona odpowiedziała? Też cię kocham, mama. Dobrze. Teraz zapytaj, dlaczego przyszła? Pierwsza myśl, bo za bardzo mnie kochasz. A, daj jej troszkę wolności. Widzisz, bo ty masz tą miłość taką, wiesz, źle rozumianą. Daj jej wielce wolności, żeby ona mogła dorastać normalnie, wiesz? Dlatego, że jeżeli będziesz na to opiekuńcza, zrobisz jej krzywdę. Zrobisz z niej w pewnym sensie kalekę, wiesz? Ona musi sama decydować o sobie, sama myśleć. Ty masz ją tam delikatnie zwracać uwagę, ale tak naprawdę dać jej wolność, zaufać jej, wiesz? Chodzi o to, że ona musi dorosnąć. Jak ma dorosnąć, jeżeli będzie pod parasolem, a ty będziesz biegła przed nią i jej kłody usuwała. Kiedyś ciebie braknie, a ona stanie i będzie płakać. Nie rób tego. Ona musi się stać w pełni samodzielna. Ona musi upaść. Ona musi jakby mieć siniaka po to, żeby wiedziała, że trzeba uważać, jak się chodzi, żeby nie upaść. Rozumiesz? Dobrze. Obiecaj jej, że dasz jej wolność. Co ona mówi? To super. Nie będę się tak złościć. No i dobrze, nie wolno się złościć. To nic dobrego. Ona ma się czuć bezpieczna, ona ma się czuć kochana, ale ma się czuć akceptowana przez ciebie, rozumiesz? Akceptowana. Ty masz akceptować wszystko, co ona robi. Ty nie możesz powiedzieć, źle to robisz. Kochana, dobrze to robisz. I ja bym to zrobiła inaczej, żeby nie ponieść konsekwencji. Rozumiesz, jaka jest rozmowa? Nie mówisz do niej, źle zrobiłaś. Poniesiesz konsekwencje, bo wtedy jej wrzucasz program. Rozumiesz? Wrzucasz jej coś, a jak powiesz, dobrze zrobiłaś, mimo że ona zrobiła źle, ty powiesz, dobrze zrobiłaś. Ale ja bym to zrobiła inaczej, żeby później nie ponieść konsekwencji. Ona zacznie myśleć, ona z tej rady skorzysta i ona to naprawi. Rozumiesz? A ty ją nie zaprogramujesz. Jeżeli wrzucać będziesz jej programy, że za takie postępowanie jest taka konsekwencja, to co ty dobrego robisz? Ty ją po prostu jeszcze ją skazujesz, rozumiesz? Naprawisz to wszystko? Napraw. Chcesz skasować wszystkie te słowa, które do niej wysłałaś kiedykolwiek? Tak. Dobrze, to teraz zdejmujesz z niej te wszystkie słowa. To wszystko, co do niej powiedziałaś nieświadomie, żeby dziecku nie robić krzywdy, już teraz masz świadomość. Zdejmujesz z niej wszystko, ja to wszystko teraz wysyłam do słoneczka, słoneczko to zjada, spala, to nie istnieje, nigdy nic nie będzie, a twoja córeczka tego jest absolutnie wolna. A ty jesteś teraz świadoma i wiesz, jak trzeba słowa ważyć, żeby ją nie programować, ani jej nie szkodzić. I zapamiętaj sobie to i dbaj o to. Zapytaj się córeczki, jak się teraz czuje. Mój spoko. Rozumiesz? Bardzo dobrze. Zdjęłaś z niej ten ciężar, który wrzuciłaś na nią swoimi, jakbyś mówił, bezmyślnymi zdaniami. Oczywiście nie jesteś winna niczemu. Po prostu byłaś nieświadoma. Ale teraz jesteś świadoma i teraz już musisz pamiętać o tym, że jesteś świadoma. Że wszystko ma swoje konsekwencje. Każde słowo ma swoją konsekwencję. Ale wiesz, to nawet słowa niewypowiedziane. Dokładnie. Nawet pomyślane mają swoją konsekwencję. Oczywiście. Jeżeli pomyślimy coś. Dlatego trzeba co jakiś czas kasować. Bo my jesteśmy tylko ludźmi. W tej powłoce jesteśmy bardzo prymitywni. Bardzo prymitywni. Dlatego co jakiś czas trzeba w myślach sobie tak pomyśleć. Bardzo was przepraszam. Wszystkich, których uraziłem, którym wysłałem jakąś wiązkę. Bardzo was przepraszam. Kocham was. Wybaczcie mi. Zabieram to wszystkie te emocje. To wszystko, co do was dałem, wysłałem, obraziłem. Jakkolwiek zabieram od was, wysyłam do słoneczka, spalam, one nie istnieją. Wysyłam do was miłość. I wtedy kasujesz to. Kasujesz. Nie masz też sama obciążeń. Rozumiesz? To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Będziesz pamiętać o tym? Tak. Super. W takim razie córeczka wraca do swoich zajęć, a ty następny. Jaki następny problem podchodzi? Jest coś jeszcze? Co to? Chyba nic nie przychodzi. Nic? Dobrze. W takim razie ja teraz oczyszczam całą twoją przestrzeń i teraz robię pełny reset twoich wszystkich ciał, wszystkich zmysłów
i umysłu. Sprowadzam do Ciebie najczystszą energię Twoją istnienia, białe światło i energię życiową, srebrzyste. Wzmacniam miliardkrotnie, powstaje taki potężny promień światła. Ten promień wchodzi przez czakrę korony, robi pełny reset umysłu, całego ciała i wszystkich zmysłów i przechodzi przez całe ciało jak skaner i wszystko kasuje, wszystkie programy, wszystkie napięcia, wszystkie zapisy do zera, absolutnie do zera. Zabieram to wszystko do słoneczka, słoneczka to wszystko spala, to nie istnieje, nigdy jest nie będzie, a ty jesteś całkowicie czysta i wolna. Jak się czujesz? Dobrze. W takim razie, czy jeszcze coś chciałabyś zrobić, czy to wszystko? Zapytam jeszcze tylko o córka teraz idzie do komunii. Tak. I powiedz, jak ją... Ona chce iść do komunii? Co to? I to właściwie jest wszystko jedno. Tak. Jakby nie działa to w jakiś sposób na nią. Myślę. Super, super. Teraz powiem, ja ci wytłumaczę, jak to działa. Komunia, ślub, pogrzeb, to wszystko są tylko pewne tradycje. Jeżeli do tych tradycji podchodzisz jako do tradycji, jako do czegoś fajnego, jako do zabawy, to nie ma żadnych konsekwencji. Okay. Jeżeli podchodzisz z jakimś namaszczeniem, fanatyzmem, to wtedy to cholerstwo ma znaczenie. Jeżeli ona pójdzie do komunii tylko dlatego, żeby mieć piękną sukieneczkę białą, żeby być tak jak koleżanki, będzie miała z tego radość, przyjemność, dostanie prezenty, to tylko to robić, rozumiesz? Tylko dziecku trzeba mówić, że to jest tradycja. Żeby dziecko nie podchodziło, że powiedz, wiesz co, córeczko, jak tam ksiądz czy katechetka mówi tam o Bogu, Jezusku, tego, to jest taka tradycja. To jest taka tradycja. To jest taka bajka dla dzieci, która ma być fajna. Ale to są takie bajki, jak oglądasz w telewizji. Wtedy dziecko nie przywiązuje do tego wagi. Ważne tutaj jest to, że będziesz fajnie się bawić, że będziecie wszystkie z koleżankami w tych sukieneczkach, że będziecie prezenciki, odwrócić uwagę dziecka na to i dziecko wtedy z tym się cieszy i dla niej ta wartość tego zdarzenia będzie jako zabawa. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. I powiem ci, że tylko śluby założone poważnie, na przykład jak ludzie zapinają kłódki, wiesz, gdzieś tam na mostach, bo mówią, że miłość wieczna, nie tylko poza grób, na wieki, zamykają, to jest bardziej szkodliwe jak chrzest, jak ślub, jak coś inne. Jeżeli to jest, ślub był nieświadomy, no o co poszedł, to bo tradycja, bo trzeba, bo tak fajnie, to nie ma żadnego znaczenia. A jak ktoś zapiął kłódkę na moście i tu razem, dobrowolnie wyznali sobie miłość wieczną, to jest gorsze od tego kościoła. Rozumiem. To tak mocno zamyka. Chodzi o tą intencję, którą ty poświęcasz w danym momencie. Dlatego nie wolno do niczego przywiązywać wagi. Można się bawić dobrze w kościele, na cmentarzu i w knajpie. To jest cała filozofia. Rozumiesz? Tak masz problem rozwiązany całkowicie. Nie musisz mieć żadnych wyrzutów sumienia ani nic. Ty podchodź do wszystkiego zabawowo i dziecko będzie podchodziło zabawowo. Ty tylko masz odpowiednio powiedzieć, że o co tu chodzi. Że jak ktoś będzie mówił tam o czymś, to jest nieważne, to jest taka zabawa, to jest taka bajka. I wtedy dziecko nie nastawia się tam jakoś psychicznie, nie na jakiś wchodzi w lęki, strachy czy coś. Bo to jest bardzo ważne. A po komunii, te białe tygodnie, to wszystko. Jak będzie dziecko chciało iść, to niech se leci. A jak nie zechce, to nie i koniec. Rozumiesz? Bo oni później robią specjalnie ten kołchoz, żeby to właśnie tam utrwalać. Ale to już nie ma znaczenia. Pewnie, że nie można dzieci pozbawiać przyjemności, bo widzą, że wszystkie dzieci idą, że wszystkie dzieci się bawią, no ona się poczuje inna. Dlaczego ma się czuć inna, skoro to wszystko jest zabawą? To jest tylko, wszystko jest sprawą umysłu. Wszystko sprawą jest jakby takiego, tej akceptacji. Czy jeszcze coś masz tutaj? Nie, wszystko dobrze. W takim razie teraz ja przenoszę cię do źródła, do twojego źródła. Powiedz, gdzie jesteś. W takiej jasnej przestrzeni, bardzo jasnej. Dobrze. To jest ciągle przestrzeń. Nie, trudno mi się gdzieś zahaczyć. Dobrze. A jak się tu czujesz? Ciepło, miło. Dobrze. Ja teraz policzę od 1 do 10, a ty wejdziesz bardzo głęboko. I na 10 będziesz najgłębiej w tym źródle, jak tylko jest możliwe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Jak się czujesz teraz? Dobrze. Czułaś się kiedyś tak już? Czy pierwszy raz? Czułam się. Chcę, żeby ten stan był twój taki naturalny zawsze. Oczywiście będziesz go mogła podnosić wyżej, ale na razie, żeby on był taki stan stały. Żeby nie było niższego, tylko taki. No pewnie. Właśnie, i o to mi chodzi. Czyli rozumiesz, to jest stan naturalny, ty go możesz podnosić, ale już nie obniżać. Dobrze, ten stan jest twój naturalny, ja ci go zostawiam i on taki już jest. Teraz zapamiętasz całą tą sesję, to wszystko z najdrobniejszymi szczegółami. Ja teraz policzę do 5, ty się wybudzisz, ale zostaniesz w tym wyższym stanie świadomości i z uczuciem tego właśnie stanu źródła. Zostaniesz już tak na zawsze. Przyjmujesz tak? Tak. Dobrze. 1, 2, 3, 4, 5. Otwórz sobie oczy. Poruszaj się. Powiedz, jak się czujesz. Dobrze. Fajna zabawa? Fajna zabawa. To wydaje nieprawdopodobne. A co nieprawdopodobne? Że takie, zdawałoby się, wydarzenia drobne mają... To jest największą oszustwem. Nie ma znaczenia, nie czy ma... drobne, czy duże. Nie ma. Nie ma. Drobne mają poważne konsekwencje, jak tu mówią, reperkusje w przyszłości. Jakiś pisklaczek, tak? I pisklaczek może mieć taką pamięć... Tak, bo jesteś istnieniem. To nie ma znaczenia. Tak. To nie ma, ty możesz komarem być, to nie ma znaczenia. Możesz być bakterią. To wszystko są istnienia. Wszystko istnienia. Wszystko doświadcza. Dlatego jest ważne, żeby kasować tą pamięć. Kasować od tych emocji. Nie zdarzenie, nie ten, tylko emocje. Mhm. Dlatego jak jest poważniejsza sprawa, to kasuje całe zdarzenie. Mhm. Lepiej nie mieć zdarzenia, niż mieć zapis jakiś. Mhm.